Siemanko, ja już dzisiaj po treningu. Co? No znaczy wczoraj, dzisiaj nie robiłem treningu. Wczoraj zakończyłem klatkę na 137,5 kg na 6 powtórzeń na dwóch takich seriach. Za tydzień 140, ale to już będę robił 3 serie rozgrzewkowe, jedną roboczą, czyli będę robił 140 na tych 6 powtórzeniach. I zobaczymy, jak dalej pójdzie. Mam nadzieję, że dociągnę co najmniej do 145 na 6 powtórzeń, później pewnie będzie zgniotka albo i nie. Jak nie, to fajnie, jakbym dojechał do 150 na te 6 powtórzeń, później się zobaczę. Jakoś się tym nie martwię, powolutku do przodu, zobaczymy, jak to będzie. A tak teraz trochę też pospominamy. Najtrudniej chyba było dla mnie zaliczyć i najdłużej to trwało, żeby osiągnąć te 100 kilo. Te pierwsze wyciśnięcie, nie wiem, jak to u Was było, też możecie tam napisać w komentarzu, jak to u Was leciało, czy te 100 kilo szybko zrobiliście, jak zaczęliście trenować, czy też tak jak u mnie to trwało kilka, chyba w sumie lat. Pewnie to było spowodowane tym, że kiepsko trenowałem, złym treningiem, złym doborem ciężarów, dojeżdżałem się właśnie tymi maksami, co wcześniej opowiadałem, że co tydzień robiliśmy te maksy i w sumie każdy trening był tak spowodowany, że cały czas my szli na 100%, żeby jak najwięcej wycisnąć, zbliżyć się do tego maksa. Chyba to miało największy wpływ na to, że najdłużej to przez to nie progresowałem w miarę szybko, że cały czas był właśnie dojazd, no nie? Pamiętam, że ze wszystkimi właśnie tam chłopaczkami, którymi trenowaliśmy, to zawsze było to, kto pierwszy do tego 100 kilo dojdzie. Pamiętam, jak do tego doszło, później te ciężary jakoś tak troszkę łatwiej przychodziło, chyba do 120, później zaś blokada i staliśmy po prostu długo, długo w miejscu. I później chyba po wojsku też coś się ruszyło, to 130 chyba poszło. Jakoś tak. Powiem tak, szczerze mówiąc, najlepiej ciężary i największa siła na ciężarach to mi szło właśnie po 30 roku życia, chociaż dużo osób twierdzi właśnie, że wtedy najlepiej siła rośnie, najszybciej i najlepsze efekty się osiąga, nie wiem też dlaczego tak jest, ale tak ponoć jest. I tak ja akurat odczuwałem i do tej pory wydaje mi się, że szybciej mi się robi ciężary, może dlatego, że też już jest inny ten plan treningowy. To jest też ciekawe dla mnie zagadnienie, czemu właśnie teraz akurat wydaje mi się, że jestem, jak chodzi siłowo, w szczycie formy, powyglądowo, to było jakoś 5-6 lat temu. Kiedyś może, albo teraz, a wrzucę Wam tu zdjęcie, zobaczycie, jak wyglądałem właśnie te 6 lat temu. Jak byłem no, wizualnie w najlepszej formie, chociaż ja nigdy nie miałem budowy ciała do sylwetki, szerokie biodra, że tam też szeroki w barkach byłem, ale to te biodra właśnie gubiły to, że tą ładną literę V i tego tak nie było, tak widać elegancko, że, no, że jest spoko. I to chyba taki, kurde, problem mojej sylwetki, no nie? Druga rzecz, ja lubię jeść, ja się też tak nigdy do tego mocno nie nastawiałem, żeby tą sylwetkę była taka, no, powiedzmy, że kulturystyczna, że kochy na brzuchu i tak dalej. Zawsze chciałem mieć tylko płaski brzuch, chociaż nie zawsze się to udawało. Teraz akurat właśnie po tym dwuletniej przerwie, jak była ta pandemia między innymi i ten lockdown, co z siłownia, to przywaliłem aż 20 kg na wadze. Teraz no, zjechało jak na razie 10 i tak mniej więcej się trzymam. Chociaż chciałbym, żeby jeszcze te 10 spadło, ale nie naciskam na to. Po prostu powoli, powoli do przodu. Dobra, będę kończył, taka krótka nagrywka. Mam nadzieję, że się podobała. I co? I widzimy się następnym razem. Jak macie jakieś pomysły na nowy tam materiał, odcinek, no nie, to piszcie tam w komentarzu, coś tam nagram. No, a i do chłopaków ze sportowej, z grupy sportowej YouTuberzy. Fajne rekordy robicie na te bicki, kurde, pozazdrościsz, ja bym się trochę bał, bo to jest w sumie taki trochę mały mięsień i takie kilogramy szarpać, to wielki szacun dla Was, no nie?
No. I trzymajcie się tam wszyscy gorąco, łapka w górę leci też dla Was, no i trzymajcie się, pa.